Cześć wszystkim, z tej strony SKTM Gaming, a to jest kolejny odcinek po bardzo, ale to bardzo dużej przerwie na tym kanale. Oczywiście kolejny ze skoków. Trochę nas tutaj nie było. Ze mną jest dostępny Ganek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak właśnie powiedział Karol. Długo nie było tej serii, bo prawie 2 miesiące, no ale teraz akurat jest dobry czas, żeby to nagrać, no bo generalnie i w prawdziwym życiu mamy Vikersund, no to czemu by też teraz właśnie Vikersund nie nagrać? Zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek Mistrzostw Świata w Lotach, które jednocześnie są także konkursem indywidualnym. Tak jest. Jest jakby to wyliczane i do Row R, więc dzisiaj będzie trochę klasyfikacji, bo dzisiaj będą i medale, i Row R, więc no będzie się działo. No i co, przechodzimy do pierwszego skoczka, jakim będzie nasz oczywiście ukochany Kamil Stoch. Oczywiście rezultaty wyników, jakby rezultaty skoków w Vikersund tych w prawdziwym życiu no, nie zadowalają, tak można powiedzieć, lekko. Jak możesz skomentować dzisiejszy konkurs w Norwegii? Znaczy generalnie no to nie za ciekawie, szczególnie chyba dlatego, że no Polacy bez formy, jeśli mogę tak powiedzieć. No tak, ja też się trochę zdenerwowałem, bo Isto chyba skoczył 200 tylko coś, chyba by żyła 215, więc bez rewelacji. Wolny mnie pozytywnie zaskoczył, jeśli już mam powiedzieć. No tak, no dobra, my lecimy. Czy może już Kamil Stoch ruszyć z belki? Jeszcze jest żółte światło, jeszcze czeka polski zawodnik. Już za chwilę powinno zapalić się zielone światło. I proszę Państwa, jest zielone światło dla Polaka. Dobra, więc zobaczmy, proszę Państwa. Kamil Stoch już na rozbiegu. Ładnie się wybił, ładnie będzie leciał, ładnie będzie szybował. Będzie leciał daleko! Będzie szybował jest, daleko, no! Jest! W okolicach powiedziałbym 225 metra, gdzieś tak jak już lądował. Bardzo 227,5 metra. Patrzymy na noty, same 19, jednak no 18,5 tylko od norweskiego sędziego jakieś tutaj zażalenia chyba miał do polskiego zawodnika, tak oczywiście od sędziego niemieckiego, fińskiego, polskiego i szwajcarskiego po 19. Bardzo ładny skok, oczywiście obejmuje prowadzenie i jak na razie to jest skok, który będzie, który pozwala mu objąć prowadzenie, ale oczywiście wiemy, że tutaj no chrapkę na zwycięstwo tutaj mają wszyscy ci najlepsi, czyli Markus Eisenbichler, Stefan Kraft, czy bodajże Karl Geiger, którzy chcą mieć i medal i też triumfować w Row R. Przypomnijmy, kto jest tam liderem i jakie są różnice punktowe w klasyfikacji norweskiego turnieju. Jeśli miałbym powiedzieć o Row R, tutaj różnice są niewielkie, tutaj Eisenbichler 250, ale Kobayashi goni go, ma zaledwie 31 punktów straty, to jest wszystko do odrobienia. Tak jest, przypomnijmy, że to jest skocznia Mamucia, K240 metrów, z tego co się nie mylę, no i tutaj na skoczniach Mamucich, jak wiemy, odrobienie przewagi 10, nawet 20 punktów, no to jest nic, no bo tutaj naprawdę za metry jest naprawdę bardzo dużo punktów. A jakby nie tak jak na przykład na małej skoczni, bo jeżeli ktoś ma przewagę, nie wiem, 20-30 punktów na małej skoczni, no to już jest nie do ruszenia. A tutaj wszystko może się zmienić jednym skokiem. No i zobaczmy, któż następny będzie zasiadał na belce i odda swój skok po zwycięstwo. Może już nie w Row R, bo chyba Yuki Asato już za wielkich nie ma, ale zawsze może powalczyć jeszcze po ten medal. Jest szansa powalczyć o medal, może powalczyć chociażby na podium dzisiejszego konkursu, na to zawsze jest szansa. Na ostatnich, oczywiście na ostatnim konkursie lotów, on przecież zajął trzecie miejsce. No więc jest duża szansa, że Jukiasa to odpali się, no i skoczy daleko, ale jak na razie wciąż żółte światło i wciąż czeka. Zobaczmy żółte światło, ale jest, Borek Sedla zapala zieloną lampkę. Więc pomimo tych trudnych warunków jednak puszcza Japończyka, już za chwilę powinniśmy zobaczyć go w powietrzu. Zobaczmy, japoński sędzia właśnie teraz macha chorągiewką, no i zobaczmy jak poleci Yuki Asato. Zobaczmy, już Yuki Asato w powietrzu, ładnie leci, bardzo ładnie, ale tutaj troszkę zaskoczenie, nie będzie tak dalekiego skoku. Przed punktem K wylądował, więc przed 200 metrem, no trzeba powiedzieć, że bez rewelacji 195,5 metra, więc to oczywiście będzie, proszę Państwa, zobaczmy teraz, to będzie 30 punktów straty do Kamila Stocha, dopiero 13 miejsce. Tak jest, no bez rewelacji ten skok niestety Japończyka, no i niestety nie uda mu się objąć nawet miejsca teraz w pierwszej dziesiątce, bo w miarę ciasno jest tam, dopiero na 13 lokacie. Tak jest. No a teraz już kolejny zawodnik, Daniel Huber.
Zobaczmy. Ten, który No, triumfował w zobaczymy. Bischofshofen w prawdziwym życiu, w naszych tutaj konkursach, turnieju czterech skoczni. No i zobaczmy, jak sobie teraz poradzi. Jest zielone światło. No i zobaczymy, jak sobie poradzi teraz. Ładnie, wysoko Zobaczmy, wyszedł na te ładnie, skokie. ładnie, ładnie I będzie. będzie za punktem K, Jest. też około 220 metrów wylądował Austriak. Tak jest, bardzo ładnie. W okolicach tam skoku Kamila Stocha. Kamil Stoch miał 225. Daniel Huber chyba trochę krócej. 223,5, więc bardzo niewielka różnica, ale tutaj chyba po pierwsze przeważy odległość, a po drugie noty, no bo wskakali w praktycznie w takich samych warunkach. Dzisiaj wieje pod narty metr, pół metra na sekundę, więc w miarę wyrównane warunki. Jak na skocznie mamucią. Tak jest, jest na drugiej lokacie dopiero Daniel Huber. Przyzwoity skok. No i zobaczymy, na co mu to pozwoli dzisiaj. Kamil Stoch pnie się w górę tam w tej klasyfikacji. Najgorzej już, z tego co się nie mylę, będzie ósmy. Tak jest, no ale teraz świetni zawodnicy przed nim, ci, którzy w tym sezonie no, wielkie rzeczy osiągnęli, między innymi oczywiście Robert Johansson, on chyba wygrał jeden konkurs w tym sezonie, teraz nie mam pewności, nie będę tego też teraz sprawdzał, no ale wydaje mi się, że w jednym przynajmniej konkursie triumfował. No i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi, jeszcze na razie żółte światło. Vikersund to jest obiekt, na którym on po raz pierwszy w karierze wygrywał w 2018 roku, oczywiście pamiętamy ten wielki konkurs. To właśnie konkurs tym wtedy Kamil Stoch przypieczętował to swoje zwycięstwo w Pucharze Świata, wyprzedzając Richarda Freitaga. Tak jest, wszyscy oczywiście pamiętamy. No i zobaczymy, czy sobie poradzi. Proszę Państwa, już zasiada na belce. Zobaczmy, ale widać, że trochę teraz się zmieniają warunki. Widać, że tutaj teraz można powiedzieć trochę bezwietrznie. Chyba Borek Sedlak czeka jeszcze. Może te warunki się wyrównają trochę, by nie puszczać Norwega w słabszych warunkach niż tutaj poprzednicy. Zobaczmy, ale chyba powoli się wyrównuje, bo teraz 0,2 metra na sekundę, 0,3, no chyba powoli będzie się wyrównywać, no i zaraz dostanie zielone światło Norweg. I proszę Państwa, zielone światło zostało zapalone, więc Robert Johansson rusza w dół. Zobaczmy, czy będzie jakiś daleki skok na tej Vikersundbakken, która jest mu tak miła przez jego karierę. Zobaczmy, zobaczmy, Ładnie Robert leci, Johansson będzie! jest. Będzie w okolicach 230 metrów. Tak jest. Zastanawiam się, czy to wystarczy na Kamila. Noty wysokie, więc będzie podobnie. 225 metrów, tyle samo, ile skoczył Kamil Stoch. I noty Ex-aequo będą tutaj chyba. ważyły. Chyba wydaje mi się, że będzie ex-aequo, ponieważ zobaczmy na noty. Kamil miał tam ile? 3 chyba 19. Zobaczmy, noty Roberta Johanssona będzie brana 2,18,5, 1,19 też jest brana do noty, ale Robert Johansson skakał w gorszych warunkach, więc tak przeważyło, są ex-aequo na razie na tej pierwszej pozycji. Tak jest. No i zobaczmy, bardzo ładny lot Norwega. No, przypieczętował tym, że uwielbia tą skocznię. No przecież kiedyś przez chwilę, bo praktycznie to się zmieniło w jednym konkursie, miał rekord świata na tej skoczni. Z tego co się nie mylę, 253 metry albo 2,5. 252 metry. 252 oczywiście. No i zobaczymy, na co to dzisiaj ten skok pozwoli. Jak na razie są ex aequo, oczywiście my czekamy już na następnego skoczka, Michael Heibeck, no ale on jeszcze ruszać nie może, no bo cały czas wieje bardzo mocno, widzimy tutaj boczny wiatr, więc ani tutaj pod narty, ani tutaj w plecy, taki boczny wiatr, który może bardzo łatwo zdmuchnąć skoczka, więc to są bardzo niebezpieczne warunki. No zobaczymy, no wiemy, jesteśmy uczuleni tutaj na te warunki na skoczniach mamucich, no bo wiemy, co może oznaczać upadek tutaj, no chociaż nawet nie sięgając daleko przeszłości do skoków jakichś tutaj bardzo znanych wypadków, no to oczywiście bierzemy pod uwagę upadek Daniela Andretande w Planicy, który był niedawno. No tak, no tamtędy w zasadzie bardzo długo się kurował. No to właśnie pokazuje to niebezpieczeństwo, które właśnie czyha na zawodników, którzy no z naturą jeszcze nikt nie wygrał, więc ten wiatr tutaj zawsze jest bardzo niebezpieczny dla zawodników. I szczególnie właśnie, kiedy są te mocne podmuchy, no to należy po prostu przeczekać i poczekać na lepsze warunki. No i zobaczmy, chyba ma teraz zielone światło. No i Zobaczmy. zobaczmy, jest zielone światło. Jest zielone światło, zobaczmy jak skoczy Austriak, który prezentował się dobrze w tym sezonie. Ma jakieś tu problemy przy wybiciu, Duże problemy, ale leci ładnie. zobaczymy.
No, na wyratował się jego. trochę przed tym skokiem, no bo Tak jest. generalnie, no to bardzo tutaj mocno przechyliło go, widzimy tutaj na Widzimy, że początku, no a bardzo. później tu korygował to. Tak, bardzo zadarł narty do góry i trochę wytracił tej prędkości, ale widać, że trochę się chyba tutaj ratował, bo bardzo mocno dostał podmuchy. Jak widzimy, tutaj chyba będzie chwilowa przerwa albo jakieś obniżenie belki, no bo tutaj to wyglądało też trochę niebezpiecznie, bo tak bardzo zadarte narty miał do przodu. No oczywiście skok chyba było około 203 metry, tak teraz mamy potwierdzenie, więc na razie będzie na miejscu ósmym, daje mu to ósmą lokatę. No i niestety raczej dzisiaj nie powalczy o wyższe stanowiska, no bo zostali najlepsi, ale no to już wyglądało trochę niebezpiecznie. Widać, że teraz będzie obniżana belka o jeden, ale mogę postawić tezę, że to raczej nie zmieni szans dla tutaj tych naszych najlepszych, no bo oni, można powiedzieć, są ponad tą jedną belkę. Tak, oni są ponad tą jedną belkę. Te umiejętności na pewno tutaj, ta belka na pewno nie odbierze im tego, jeśli mają wygrać któryś z nich, to i tak wygra, pomimo że ta belka jest obniżona. Ta rekompensata, no tutaj właśnie patrzyłem na tej skoczni, za obniżenie belki to jest 7,3 punktu, więc właśnie tyle na starcie otrzymuje Ryoyu Kobayashi. Tak jest, teraz Japończyk, który wiemy, że spisuje się świetnie w prawdziwym życiu, no przecież jest liderem Pucharu Świata, oczywiście złoty medalista Igrzysk Olimpijskich też w Pekinie, no i zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Ryoyu Kobayashi dostaje zielone światło od Borka Sedlaka. No i nic więcej, tylko po prostu patrzmy na ten skok. Zobaczmy, ładnie się wybił, ładnie wysoko leci. Zobaczmy, Ryoyu Kobayashi. Jest też gdzieś skok w okolicach tam skoku Roberta Johanssona i Kamila Stocha. No nie wiem, ile tam było, zaraz poczekamy na potwierdzenie, no ale wydaje mi się, że gdzieś tam w okolicach mamy już widoczne noty. 223 metry, ale on dostaje 7,3 punktu i to da Tak mu jest, pierwsze miejsce, to da mu tak jest. prowadzenie, ponieważ normalnie ta odległość nie dałaby, no ale te 7,3 to jest około 5 metrów, czyli tak jakby skoczył 228 metrów, no to z pewnością dałoby już prowadzenie, więc Ryoyu Kobayashi przed Johanssonem i Stochem. Tak jest, to właśnie dało mu tą dużą rekompensatę, ta belka, ta zmiana belki, myślę, że dała mu te punkty. No i teraz może zasiąść na w fotelu lidera. No i zobaczmy, już kolejny ze skoczków. Zobaczmy, proszę Państwa, Karl Geiger. Ma tutaj. Póki co jeszcze aktualny mistrz świata w lotach. No No ale po tak. dzisiejszym weekendzie raczej się to zmieni, no bo jest on poza chyba pierwszą dziesiątką. No tak, oczywiście wiemy, jak się potoczyły tutaj losy niemieckiego skoczka. No i ogólnie chyba tego konkursu pierwszego nie mogą Niemcy zaliczyć do udanych. No ale No. zobaczymy, jak sobie poradzi. W ogóle to jest chyba pierwszy jakby w historii taki jakby czas, że jakby mistrz świata w lotach tylko będzie, można powiedzieć, tylko przez rok mistrzem. No bo przecież jakby rok temu dopiero Karl Geiger wywalczył to, no a już jakby w 2001 były igrzyska, no już, znaczy mistrzostwa, i w 2002 kolejne, no bo w 2020 nie było. No tak, no ale przynajmniej zapisuje się w historii w ogóle jako mistrz świata. No bo kto wie, jakby było w 2020 roku. No No bo tak. przecież wtedy pamiętamy, że Kraft był w świetnej formie, więc być może wcale nie Tak wywalczyłby jest. tego tytułu rok wcześniej. Pamiętam, że tam Kraft, też Kamil Stoch wtedy chyba wygrał Row R, więc też można powiedzieć, że był w formie. No i zobaczymy, jak będzie Rower teraz. wygrał wtedy Kamil Stoch. Row R wygrał Kamil Stoch wtedy w tamtym Tak, sezonie. pamiętam, że wtedy było to jakby chyba po konkursie, nie pamiętam, czy w Lillehammer, czy w Trondheim chyba przerwali Row R. Był koniec sezonu, no i wtedy to właśnie dało zwycięstwo Stochowi. Tak jest. No dobra, zobaczymy. Może już Ale ruszać. koniec historii, patrzymy na Karla Geigera, bo to się dzieje tu i teraz. Karl Geiger. Zobaczmy, Karl Geiger, jak sobie poradzi ten niemiecki skoczek. Stefan Horngacher bardzo na niego liczy, oprócz oczywiście Markusa Eisenbichlera. Zobaczmy, ładnie Ładnie leci. leci, I też jest. pięknie! Tak Piękny jest, skok! pięknie. Gdzieś w okolicach tamtego skoku Ryoyu Kobayashiego, skoków Kamila Stocha i Roberta Johanssona, bardzo ładny. Myślę, że będzie albo za Japończykiem, albo minimalnie za Polakiem i Norwegiem. Wydaje mi się, że będzie dopiero za Ryoyu Kobayashi, ale wyprzedzi Kamila Stocha i Roberta Johanssona. Tak, mam oczywiście potwierdzenie. 200
26 metrów, więc najdalszy skok w tej serii, no ale oczywiście miał już trochę więcej punktów odjętych, no bo mocny wiatr pod narty, metr na sekundę pod narty, więc trochę odjętych punktów od skoku Ryoyo Kobayashiego. Więc na No pewno. i proszę Państwa, zostało nam ostatnich trzech skoczków. Właśnie, no muszą teraz oddać na pewno bardzo dobry skok, żeby wygrać. Tutaj nasza trójka: Daniel Andre Tander, Stefan Kraft i Markus Eisenbichler. No bo to jest w tych warunkach naprawdę duża odległość, no i naprawdę trzeba się postarać, więc zobaczymy. Daniel Andre Tande już rusza. Dostaje więc zielone światło. Ostatni z Norwegów. Czy będzie zwycięstwo Norwega w ojczyźnie? Zobaczmy Daniel Andre Tander na swojej ziemi. Ładnie. I myślę, że jest gdzieś tam w okolicach. Nie wiem, czy wyprzedzi Japończyka. W okolicach 230 metrów, ale on już skakał z belki standardowej. Tak jest, bo była podwyższenie belki. No i zobaczymy, czy Norweg będzie na końcu, w końcu na podium, czy Japończyk. No wydaje mi się, że jednak tutaj będzie chyba Daniel Andre Tander tak czy tak przewyższał. No bo skoczył, gdyby nie mówiąc, no dalej, 5 więc metrów chyba. dalej generalnie skoczył, więc. No tak, tutaj No ale nuty i patrzymy, odjęcie punkty. punktowe nieco większe, noty podobne. To się wszystko tutaj będzie wliczało, zaraz zobaczymy, czy ta klepsydra się napełni. Tak jest, napełniła się. O 0,3 punktu wyszło to wszystko Tak razem. jest. No więc teraz Ryoyo Kobayashi, jeżeli będzie na czwartym miejscu, na pewno będzie miał taki niesmak, no bo naprawdę tutaj 0,3 jeszcze na mamucie, no to jest praktycznie nic. To jest tam mały powiew wiatru, który tam naliczono. Więc to jest No tak. naprawdę nieduża różnica jeszcze na skoczni mamuci. No i zobaczymy, jak sobie poradzi teraz Stefan Kraft, no, który też będzie chciał mieć medal, który też chce mieć medal. Oczywiście możemy już to potwierdzić, że Daniel Andre Tande już na pewno brązowym medalistą Mistrzostw Świata w lotach, więc będzie miał ten kolejny obok tego złotego medalu, a może złoty nawet, zobaczymy. Kto wie, Stefan Kraft, patrzymy na tego, który był tu wymieniany w największym gronie faworytów. Mówiło się, że albo Kraft, albo Eisenbichler. No ale zobaczmy, Stefan Kraft. Zobaczmy, Stefan Kraft. Ojoj, jakby tutaj czegoś zabrakło. Ojej, coż się tu wydarzyło? Stefan Kraft nie będzie miał dziś medalu, więc Ryoyo Kobayashi z medalem, a Stefan Kraft, no, rozkłada ręce, nie wie, co się stało w No zasadzie. niestety, My chyba też to jakieś nie wiemy. podmuchy wiatru. No tutaj zobaczmy teraz na przekaźniki. Widać, że teraz diametralnie się zmieniło, bo teraz warunki są podobne do tych ze skoku Roberta Johanssona. No i niestety, no na pewno nie będzie w pierwszej dziesiątce. No i niestety, bardzo szkoda Austriaka, no bo bardzo zapowiadało się dobrze jego skoki. Każdy myślał, że tutaj będzie faworytem do zdobycia medalu. No i niestety, nie będzie medalu dla Stefana Krafta, ale za to Japończyk Ryoyo Kobayashi z pierwszym medalem Mistrzostw Świata w lotach. No i zobaczmy. Myślę, że to jest ten moment odcinka, moment tego naszego, można tu powiedzieć, naszej transmisji, na który wszyscy czekali, czyli ostatni lot Markusa Eisenbichlera po medal, po zwycięstwo w rower. No i zobaczmy, proszę Państwa, czy to mu się uda. Ja już się wyciszam. Obejrzmy, jak skacze mistrz. Zobaczmy. Ładnie się Markus wybija. Eisenbichler leci, 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 ładnie. leci Leci, daleko, leci. leci! Jest! Jest, proszę Państwa. Mi się wydaje, że to jest gdzieś w okolicach 150 metra. Jak widzimy, tutaj zaraz wam pokażemy, tutaj jest gdzieś mniej więcej granica 130 metra, on gdzieś ląduje tutaj. Myślę, że to będzie gdzieś w granicach 150 metra, tak jest, 250. 250 metra. No i Markus Eisenbichler tym skokiem dołącza do tego niewielkiego grona ćwierćkilometrowców. 250-metrowców. Tak Albo do jest. 150-metrowców. I proszę Państwa, no, jest oczywiście zwycięzcą nie tylko dzisiejszego konkursu, ale także rower. Oczywiście tutaj już jest przygotowany podium i za chwilę wjadą na niego wszyscy podiumowcy, ale ja jeszcze muszę odliczyć wszystkie punkty. Tutaj wszystkie fajerwerki dla zwycięzcy, oczywiście. Markus Eisenbichler wygrywa, zaraz będzie wszystko oficjalne, potwierdzenie, podium, zaraz też będzie fajerwerki, więc no można powiedzieć, że taki jeden z ostatnich odcinków, więc możemy tak trochę jakby zakończyć go tak bardziej uroczyście, no bo jak sobie zobaczymy, widzowie, no to został jeszcze ostatni odcinek w planicy, który wszystko zakończy, no i koniec sezonu. A jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny sezon, już chyba trzeci,
to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli będzie dużo komentarzy, dużo łapek w górę, że chcecie, no to oczywiście my przygotujemy kolejny, trzeci sezon. No więc A ja się zobaczmy tylko tutaj. chwileczkę podliczę punkty i zaraz będzie wszystko jasne. Tak jest, wszystko będzie jasne. Zobaczymy tu jeszcze może jak mi się uda jakieś efekty specjalne dodać. No i zobaczymy, no bo oczywiście złoty medal staje Markus Eisenbichler, który teraz mamy potwierdzenie, dopiero mu zliczyli 250,5 metra, więc nie ma rekordu skoczni, nie ma rekordu świata, ale na pewno jest to bardzo daleki skok. No i I teraz możemy sobie tylko się zastanawiać, jak on by tu skoczył, gdyby ta skocznia nie była przebudowana. no tak jest, no bo przypomnij tutaj, ile wynosiła ta skocznia przed przebudowaniem. Oczywiście rozmiar się co prawda nie zmienił, no ale to wypłaszczenie sprawiło, że generalnie nie ma praktycznie opcji. No wydawało się przed dzisiejszym konkursem, że nie ma opcji polecieć na 250 metrów, a Eisenbichler powiedział nie, ja tyle skoczę, no i skoczył. No tak jest, proszę I Państwa, proszę więc. Państwa, teraz czekamy na oficjalne rozdanie medali. Już wyjeżdża, proszę Państwa, trzecie miejsce w tych Mistrzostwach Świata w lotach. Ryoyu Kobayashi wyjeżdża właśnie. No i zaraz będzie na trzecim stopniu podium. I proszę Państwa, już tutaj wyjeżdża na górę. Oj. Spadł do przodu niestety. Trochę mu się spadło, niestety. Więc zaraz jeszcze raz spróbuję podejść do Małe wejścia do problemy podium. techniczne, można tak powiedzieć. No, A tu spróbujmy jeszcze od tutaj. coś fajnie. Ewidentnie Japończyk ma tutaj jakiś problem. Okej, udało się. Więc Ryoyu Kobayashi już na podium. Mógłbyś tam Daniele Mandretande wyjechać? Tak jeszcze, jaki on miał kolor? Niebieski A no generalnie. dobra. To już wyjeżdżam. Chyba, że więc, proszę Państwa, Daniel Andretande powoli wychodzi objąć podium. No i zobaczymy. Zobaczymy Ha! tutaj. Ten taki fajny wyjazd zrobiłem, a ty tam o bandę rozwalasz i wyjeżdżasz. Gdzie ten twój wyjazd? Tam w garażu zaraz. Aha. No to widzimy, że tutaj dostępny ganek chciał dobrze, ale oczywiście ja A musiałem wyszło jak poprawić zwykle. sam. No. Dobra, więc wjeżdżałem, proszę Państwa, Daniel Andretande jest na drugim miejscu. Oczywiście też musiałem Wicemistrz świata w spać. latach. Oczywiście, jeśli chodzi o Daniela Andretande, on w swojej karierze miał już okazję być mistrzem świata w lotach w 2018 roku, wtedy oczywiście Tak. paręnaście punktów przed Kamilem Stochem, no ale pamiętamy, tam walka toczyła się do końca i zastanawialiśmy się, co gdyby ta ostatnia seria była przeprowadzona, czy Kamil Stoch nie byłby tam w stanie wyprzedzić nawet No Norwega. tak, No ale trzeba przyznać, że Norweg był też w wielkiej formie. więc Daniel Andretande dziś wicemistrzem. No i proszę Państwa, wystarczy tylko odpalić fajerwerki teraz, no bo świętują na pewno oni swoje zdobycie medali. Proszę Państwa, no wystarczy tylko bić brawa, bo naprawdę wielkiego wyczynu dokonali skoczkowie dzisiaj, no i można powiedzieć, meldują się w historii skoków narciarskich. Więc to by było na tyle z dzisiejszego Jeszcze odcinka. chwila, jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec? No Jeszcze tylko dobra. Tandy musi się z Kobayashim zamienić, no bo teraz klasyfikacja ostateczna Row R, a w niej po prostu A, no tak. wypadło. Generalnie ci trzej skoczkowie są tak samo, poza tym, że to Kobayashi jest na miejscu drugim, a Tandy na miejscu trzecim, więc to po prostu oni zamieniają się miejscami i jeszcze będziemy mieć oficjalne podium Row Ale R. się w ogóle złożyło. No, powiem ci, że ciekawie akurat. Kraft wypadł zupełnie, więc nie ma ani medalu Row R. Bo on nawet przed tym, no nie tym dzisiejszym konkursem, on był drugim w Row R, no ale on przed tym Tak. fatalnym skoku spadł w ogóle poza, na czwarte miejsce spadł. No więc niestety przykro. No i niestety nie ma medalu dla Austriaka. No i zobaczymy, czy może powalczy w Planicy. Więc tutaj mamy jeszcze ostatnie tutaj wręczenie nagród za rower. Oczywiście ten taki wielki czarny kamień otrzymuje oczywiście Markus Markus Eisenbichler. Eisenbichler. No i zobaczmy, ostatnie fajerwerki na dziś, takie pożegnalne. My dziękujemy wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem na kanale. Tam Daniel Andretande już upadł. Trochę bardzo dużo wypił, ale to nieważne. No Mogą dobra. świętować i świętują. No dobra, no to może zróbmy takie jakieś wspólne pożegnanie. Więc Tak 3, jest. 4, siema.